Pogoda diametralnie uległa pogorszeniu, choć na obecny miesiąc nikogo nie powinno to dziwić. Silny wiatr i śnieg z deszczem znacznie utrudniają jazdę kierowcom. Wielokrotnie w takiej sytuacji przypominamy o ostrożności, żeby uniknąć przykrych konsekwencji. Niestety w powiecie wejherowskim doszło już do kolizji. W piątek rano na odcinku drogi Gowino-Wejherowo zderzyły się dwa pojazdy – Volkswagen Transporter i Ford Mondeo. W zimowych miesiącach pamiętajmy szczególnie o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze. Zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami, bowiem najechanie na tył innego auta to częsta przyczyna zdarzeń drogowych. Brawura, nadmierna prędkość, a nawet alkohol to najczęstsze przyczyny kolizji czy też wypadków. Czasami kilka sekund decyduje o ludzkim życiu czy zdrowiu. Zachowujmy rozsądek, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.